Cześć, z tej strony Arpe. Mamy dzisiaj dla Was kolejny tutaj sezon do gry Call of War. Gram ja, tutaj Persją. Ze mną również jest Igas, który gra Syrią i nowy gracz Dani, który gra Egiptem. Koalicja została stworzona. Ja tutaj w tej koalicji jestem właśnie z tymi dwoma osobami. No i sobie walczymy tutaj na tym Półwyspie Arabskim. Ja tutaj od strony tej Azji, ten Teheran, ta Persja. No zobaczymy, jak to będzie, ponieważ zaraz na początku Irak, tutaj jakieś drugie konto zostało stworzone. Myśmy już go je zgłosili do supportu. Mamy nadzieję, że zostanie zablokowane to konto oraz konto właściciela. Niestety również tutaj jeszcze Arabia Saudyjska zbiera siły, więc zaraz na dzień dobry będzie to dwóch na dwóch. Ja tutaj rozpoczynam rozgrywkę budując standardowo infrastrukturę na pierwszy poziom, piechotę i od razu koszary. Jest to pierwszy dzień, zaraz początek, więc nic nie straciliście. Ja tylko zebrałem troszkę sił, no ale zaraz pierwszego dnia rozpoczyna się tutaj wojna. Badania, czołg lekki w pierwszym dniu, piechota, żeby była zrobiona. No, czoł lekki, to musi być pojazd opancerzony. No i robię jeszcze artylerię. Bardzo lubię artylerię, więc będę chciał jak najszybciej to wynaleźć i produkować sobie pierwsze już działa. Fajne jest to, że zrobili tryb pełnoekranowy. Dzięki temu jestem w stanie nagrywać w lepszej jakości. Wy będziecie widzieć tutaj więcej. Ja się będę cieszył, że mogę to lepiej nagrywać. Moje siły. Rozmieszczam tutaj dwie jednostki. Muszę przyblokować ten pierwszy dzień, ponieważ zaraz mnie zaatakował. Nie zdążyłem nawet rozmieścić dokładnie sił. Taktyka będzie standardowa. Postaram się tymi siłami bronić, blokować te jednostki i tam, gdzie można, przejmować. Jest to taktyka używana przeze mnie już od dłuższego czasu. Po prostu broniąc się, przejmując prowincję tam, gdzie się da. Oprócz tego na tej mapie jest sporo dobrych graczy. Można sobie zobaczyć na przykład tutaj Indochiny. Jest to klan, oddział wydzielony Wojska Polskiego, majora Hubala. Tych graczy jest trzech, wszystko wysokopoziomowe. Po statystykach dość fajnie sobie radzą, więc będzie ciężko, bo tu jest pierwszy gracz. Drugi jest zaraz tutaj, Indie Północne, ten sam klan. I trzecia osoba gra Polską, jest w jakimś ogromnym tutaj sojuszu, ta Unia Europejska. Jest trzeci właśnie z tego klanu, 77 poziom. W tej koalicji jest cała gromada. Trudno mi powiedzieć, co planują, troszkę to dziwne, zobaczcie, cała ta Europa w tej Unii. No tutaj jest kilka mniejszych. Utworzyło się koalicji. Trzech graczy: Indie Północne, Syberia, Nowa Zelandia. Jeszcze jakaś Rzesza. Też gromadka. No to jest ten mój sojusz. No i parę tutaj nowych. To wszystko dopiero się tworzy. Ja to muszę przeglądać, ponieważ widzę, że Kazachstan i Arabia Saudyjska też coś grają razem. Czyli tutaj mamy ten Kazachstan. Zobaczymy, na jakim poziomie jest to gracz. 48, też z jakiegoś klanu. I Arabia Saudyjska. Tutaj mamy tego gracza. 38. Trudno mi powiedzieć, czy nie ruszą na mnie, chociaż ten by musiał przez wodę przepływać, troszkę czasu by stracił. Jeśli chodzi o Stany Północne, Południowe, gracze dopiero tutaj dołączają. Parę godzin temu została mapa otwarta. Ja gram bez złota, zaznaczam, gdyby kogoś to interesowało. Chociaż mogłem złota zagrać i dzięki temu się wybronić, ale po co? Jak taki początek jest. Jak się nie uda, zawsze można wskoczyć
na drugą mapę, tym bardziej, że każdego dnia jest tutaj kilka tych map otwieranych, na 100 graczy przeważnie jedna lub dwie. Jak jest początek taki nietrafiony, że kilka osób gra tutaj na multi kontach, to trzeba zgłaszać do supportu. No ale zepsuje nam już tutaj grę, więc jeśli mamy pecha, no to można się pobronić, spróbować, a później jak się nie uda, dlaczego nie zagrać na innej mapie, też dla 100 graczy przecież nic się nie stanie, jeśli początek nie wyjdzie. Również mi ten początek może nie wyjść, nic nie stanie na przeszkodzie, by wziąć i ruszyć na coś nowego. To tyle w pierwszym odcinku. W kolejnych odcinkach ja postaram się jeszcze raz opisać na przykład grę, pokazać większe jakieś potyczki, starcia. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Na pewno gracze są dobrze na serwerze. Zapowiada się to bardzo interesująco. No ale czy się uda ten początek? Zobaczymy. To tyle z mojej strony. Do zobaczenia do kolejnego odcinka. Cześć.